witam. Jadę dzisiaj sobie na wycieczkę do Berlina. Między innymi do Bramy Brandenburskiej. Jadę sobie dzisiaj spokojnym tempem. Pełen relaksik. Awenturą oczywiście. O proszę, tu kucyk przebrany za zebrę. Taki może ten, nie wiem, bal przebieranców dla kucyków. To mnie właśnie chłopak wyprzedził. Jest z daleka, widziałem, że nieźle ciśnie. Podziwiam niektórych kolarzy, jakie oni prędkości potrafią na zwykłym rowerze osiągnąć. Znaczy, no może niezwykłym, ale przeznaczonym do takiej szybkiej jazdy. To naprawdę jestem pełen podziwu. Ambasada Turcji. Ding dong, ding dong. O, wjeżdżamy do Berlina, gdzie jest tutaj piękna stara zabudowa. Teraz tutaj przed nami mamy wysoką na 67 metrów kolumnę z tarasem widokowym. Jest to kolumna upamiętniająca zwycięstwo Prus w wojnie duńskiej. Jesteśmy niedaleko Brandenburga Tor. Podobno z góry fajny widok jest, ja jeszcze nie byłem. Tu zjechałem kawałek na ulicę, żeby wam pokazać, że już stąd jest widać tą Bramę Brandenburską. Może nie na tej kamerze, bo ona nie ma zbliżenia. Często jest tak, że jak tutaj się zaparkuje, już się wydaje wam, że jesteście blisko. A tu jeszcze kawał trzeba iść, bo ona jest tak duża, że się wydaje, że jest o wiele bliżej. Dobra, wracam na drogę dla rowerów. Po lewej stronie rosyjska myśl techniczna. Wojskowa, która wygrała II wojnę światową. I tu mamy Brandenburga Tor przed nami. Ja lubię te hulajnogi, albo leżą wypieprzone na chodniku, albo wypieprzone na ścieżkę rowerową. Fajnie. I jesteśmy na miejscu już. Budowla bardzo charakterystyczna. Po prawej stronie ambasada USA. Jak słyszycie, wycieczka z Peru jest.
Oczywiście policja, jakaś akcja jak zwykle tutaj. Dla większości obowiązkowy punkt wycieczki do Berlina to jest zrobienie sobie zdjęcia przed tą bramą. Po lewej stronie ambasada USA, a przed nami prosto jest pomnik upamiętniający żydowskie ofiary II wojny światowej, czy ofiary Holokaustu. Zaraz wam pokażę. No i tak to wygląda, tutaj teraz remontują część tego pomnika, widzę. To jest bardzo ciekawy architektonicznie budynek. Nie wiem, wzorowany jakby na jachcie, na falach, nie wiem. Ale ładnie wygląda. Tu zbliżam się do następnej atrakcji turystycznej Berlina, to znaczy fragmenty muru berlińskiego. No. Są zdjęcia, jak wyglądało to kiedyś, jak wygląda to teraz. Można sobie poczytać. Jest po angielsku, po niemiecku i chyba z drugiej strony też było po polsku. Zaraz zobaczę. Tak to wyglądało. Wczoraj, a dziś. Jedziemy teraz do Checkpoint Charlie. Było to przejście graniczne pomiędzy Berlinem Wschodnim a Zachodnim do strefy okupacyjnej USA. Dobra, dojeżdżamy do Checkpoint Charlie. Ludzie sobie fotki robią. US Army Checkpoint. Tu ma się muzeum, sklepy z pamiątkami. Czasami tutaj stoi ktoś w mundurze armii amerykańskiej z tamtych czasów. Sobie można z nim za tam 2 euro fotkę walnąć. Tu jak widać jest cała kolejka. Wszyscy chcą sobie fotę walnąć przy tym Checkpoint Charlie. Dobra, jedziemy teraz do Bundestagu. Jedziemy do miejsca, gdzie odbywa się festiwal filmowy Berlinare w Berlinie raz do roku. O. Tutaj zawsze się odbywa Berlinare. Kurde, znowu wszystko pozagradzane, coś tu znowu remontują. Ładnie to zawsze wygląda, tam jest fontanna. Kawiarenka, ale widzę, wszystko tu teraz jest remontowane, pozagradzane, wracamy, nie ma co oglądać tutaj, psy dupami szczekają. Tam jest kino duże, film House, ale dzisiaj jest wszystko
poogradzane, nic nie widać. Znowu przed nami ambasada USA, po prawej stronie ten budynek. Pomnik. Znowu brama brandenburska widziana z boku i przed nami po lewej Bundestag. Nie widzę zakazu dla rowerów, bo czasami tutaj trzeba uważać w Niemczech. Czasami jest zakaz jazdy rowerem po niektórych ścieżkach. Warto na to zwrócić uwagę. Generalnie służby są wyrozumiałe, bo mi się zdarzyło jechać w Podlamie na przykład. Też tam pojedziemy, któregoś dnia nakręcę film o podlamskich zamkach, pałacach. I zatrzymał mnie Ordnung Zamt i tylko mi powiedzieli, że tutaj, żebym nie jeździł, bo tam mówi, jest znak. Ja mówię, panie, ale tam znaku nie było. A gościu mówi, kurde, znowu ukradli. Więc było wesoło, sympatycznie, bez żadnej spiny. Tak wygląda Bundestag. Jeszcze pokażę wam z daleka tą kopułę. Tutaj jest wejście, można zwiedzać Bundestag. Się tam płaci parę euro, można wejść. Wszystko jest w internecie. Tutaj coś budują, ja to się śmieję, że w ogóle Berlin nie powinien się nazywać Berlin Mitte, jak tu się wjeżdża, to jest na znaku, tylko powinno być Berlin Baustelle, znaczy Berlin Budowa. O, i to macie Bundestag na górę, że jest kopuła. Z tej strony pewnie mało ją widać, muszę kawałek dalej odjechać, wtedy będzie to lepiej zauważalne. Przed Bundestagiem jest piękny, duży trawnik, taki park. Tutaj ludzie sobie przychodzą piknikować, rozsiadają się na kocykach, jakieś piweczko, coś. Jeszcze nie widziałem, żeby tutaj ktoś ścigał za piwo. Picie na trawniku. Nie wiem, czy jest dozwolone, czy nie. U nas tam się czepiają. Chociaż gdzieniegdzie podobno pozmieniało się. No i tutaj chyba widać już kopułę teraz. Jak wejdziecie tutaj to zwiedzać, to można pójść na samą kopułę tam do góry i z góry kawałek Berlina zobaczyć. Jeszcze pojadę zaraz wracając na stadion, na którym była olimpiada w 1900. Kurde, zawsze tej daty nie pamiętam. 36 czy 34. Tutaj mamy pomnik, czołg T-34 rosyjski. Dwie sztuki takie tutaj stoją niedaleko Brandenburger Tor. Tam z tyłu haubice albo armaty. Jest to pomnik upamiętniający ofiary Armii Czerwonej, czy poległych żołnierzy Armii Czerwonej w II wojnie światowej. Jak widać, ludzie się nic nie nauczyli. Od tamtej pory już parę ładnych wojen wybuchło po II wojnie światowej. I ludzie dalej ten sam błąd popełniają. Zamiast się dogadać, strzelają do siebie. Skręcamy na stadion olimpijski, na szpandal. No i tu mamy stadion olimpijski. Pojedziemy z drugiej strony zobaczyć, tu jest coś namalowane. Tutaj główne wejście kiedyś było. Teraz pokażę wam z przodu. Tu chyba jakiś wieczór panieński. O, tutaj macie główne wejście na stadion.
O, tak fajnie się jedzie, jest znak stopu. A nie, tu można rowerem polecieć bokiem. No i tak, czerwone światło. To mówią starzy Polacy, szajse. Dobra, ścigamy się z Porsche. Po lewej stronie Porsche stoi. No ma szczęście, bo skręca w lewo. Tak to bym mu dał, kurna. Na jakim to trzeba być głąbem, żeby na ścieżce rowerowej zostawić rower. I teraz tak, rower był naładowany do 99%. Zrobiłem 67 km już i zostało mi jeszcze 50% baterii. Jadę sobie tak na, można powiedzieć, ja wiem, w średnim wspomaganiu. Czyli w sumie jest tak, na power, ale większość trasy jest przejechana na wspomaganiu 1. Z spokojnym tempem, więc jakbym jechał jeszcze na przykład na normal i używał tam, nie wiem, wspomagania 2, 3, to podejrzewam, że jeszcze więcej kilometrów bym zrobił. Jedno właśnie, co mi się w tym rowerze nie podoba, to przy koło 15% baterii to wspomaganie praktycznie zanika pomału i przy 11% już go nie ma wcale. Więc jak przejechałem 67 km na połowie baterii, to na drugiej połowie drugie tyle niestety nie zrobię. W zeszłym roku we wrześniu zrobiłem taką samą trasę jak teraz. Tutaj mam już 71 km przejechane dzisiaj. Jak dojadę do domu, to będzie albo 74, albo 75. Już niedaleko jestem. Teraz porównanie między elektrykiem a zwykłym rowerem, bo tą trasę w zeszłym roku zwykłym rowerem zrobiłem. Więc nie było problemów, żeby zrobić tą trasę. Ale byłem potem zmęczony. Jak dojechałem do domu, to naprawdę czułem to w nogach, no bo nie oszukujmy się, jak się nie jeździ przynajmniej raz w tygodniu takich dystansów, tylko jeździsz tam sobie, ja czasem do pracy jeździłem rowerem mniej więcej 2 razy w tygodniu, to jak zrobiłem naraz 75 km i to w takim nawet w miarę tempie, no to czułem zmęczenie naprawdę w nogach na drugi dzień, zakwasy trochę. No to już jestem blisko domu, jeszcze 2 albo 3 km. Do zobaczenia następnym razem. Następnym razem postaram się pojechać do Poczdamu, pokazać wam piękne pałace. Ale to musi być pogoda, musi być ładnie tak jak dzisiaj. Bo to wtedy ma sens, bo wtedy dopiero widać, jak to piękne wszystko jest. Więc do widzenia, do zobaczenia w następnym filmie.